Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie odwołuje pierwszą edycję targów spożywczych zaplanowanych na 1 października. Powód to zagrożenie katastrofą budowlaną w hali Trapez, co całkowicie wyłącza obiekt z użytkowania. Decyzja o odwołaniu targów została podjęta w miniony piątek. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa ma wieloletnie doświadczenie w organizacji targów. Do tych celów wielokrotnie wykorzystywała właśnie halę Trapez. Obiekt był uniwersalny, usytuowany przy głównych drogach, miał dogodny dojazd. Niestety w Lesznie nie ma takiego drugiego obiektu, który zdaniem Izby nadawałby się do organizacji imprezy targowej. Dyskutowaliśmy nad tym bardzo długo, szukaliśmy lokalizacji, ale oceniliśmy, że jedynym miejscem, gdzie nasza impreza może mieć szansę powodzenia, to jest to właśnie hala Trapez. Nie mamy innego obiektu, w związku z tym nie podejmiemy ryzyka organizacyjnego i zwłaszcza finansowego. W związku z tym na ten moment, nie znając sytuacji, jaka nas czeka za miesiąc, jesteśmy gotowi zrezygnować. Mimo że targi spożywcze miały się odbyć dopiero 1 października, przygotowania do imprezy już trwały. Lipiec i sierpień jest takim momentem, kiedy my pozyskujemy dostawców. To się wiąże z wieloma rozmowami telefonicznymi, ze spotkaniami. Przekonywaliśmy dostawców do udziału w targach i faktycznie pewna grupa się już zebrała. No ale oczywiście sytuacja jest niezależna od nas i dostawcy są tutaj wyrozumiali. W związku z tym tutaj nie było większego problemu. No wiadomo, szkoda pracy i wiele osób się już przygotowało mentalnie do tej imprezy. W związku z tym na pewno nie było łatwo, ale no to są kwestie do tak naprawdę do poukładania i nie było z tym większego problemu.